Jakie są oznaki ukrytego narcyza? Bycie niezwykle wrażliwym na krytykę lub odrzucenie, posiadanie silnego poczucia uprawnień, lekceważenie potrzeb innych ludzi, bycie ciągle zajętym fantazjami o władzy, sukcesie i atrakcyjności. Można powiedzieć, że wyglądają bardzo nieśmiało. Na pierwszy rzut oka typowy introwertyk ale żywią poczucie wielkości bycie pasywno agresywnym lub manipulacyjnym w swoim zachowaniu nadmierna potrzeba uwagi i walidacji ciągłe zmaganie się z poczuciem nieadekwatności i niepewności bycie emocjonalnie odległym lub emocjonalnie niedostępnym tendencja do obwiniania innych za swoje problemy lub w ogóle Niedociągnięcia, bycie nadmiernie samowystarczalnym lub autoironicznym, intensywna potrzeba podziwu, bycie wymijającym w kwestii swojej przeszłości lub w ogóle osobistego życia, zazdrość, zawiść, gra ofiarę, by zyskać sympatię lub manipulować, bycie krytycznym lub pogardliwym wobec innych. Bycie wysoce konkurencyjnym i niezdolnym do radzenia sobie z przegraną.